Dzisiaj chciałem, żebyśmy nie rozmawiali o kolejnej cesze charakteru, ale zastanowili się nad istotą takiego dylematu. Talenty czy charakter? Talenty, rozumiem, nasze zdolności dane przez Boga, czy też które wyuczone przez jakąś szkołę, czy rozwinięte bardziej przez szkołę. To jest także nasz wygląd fizyczny, siła naszego ciała, wzrost i tak dalej, i tak dalej. Czy też nasz charakter, czyli to, jacy jesteśmy, jak reagujemy na przeciwności zewnętrzne, jak potrafimy przełamać nasze złe skłonności. Gdybym miał wybierać człowieka utalentowanego i człowieka z charakterem, zawsze wybiorę człowieka z charakterem. Tak jak w tej triadzie: Bóg, honor, ojczyzna. Honor to jest właśnie charakter. Na dzisiejszy dzień chciałem zaproponować Wam 22 werset z 11 rozdziału Księgi Przypowieści, gdzie to porównanie charakter czy talenty pięknie jest uwypuklone. Złoty kolczyk na ryju świni to samo, co piękna niewiasta bez obyczajności. Charakter first. Zajrzyj na tę stronę.